W dzisiejszym odcinku chciałem opowiedzieć Wam o historii budek lęgowych, czyli domków dla ptaków, albo jak to woli, skrzynek lęgowych dla ptaków. Jest ona dosyć długa. Otóż już dawno temu, setki lat temu, ludzie kombinowali, co tu zrobić, żeby ptaki się gnieździły tam, gdzie oni chcą. I jest taka grupa ptaków, która jest stosunkowo łatwa do zachęcenia do gniazdowania. Są to dziuplaki, czyli wszystkie gatunki ptaków, które zakładają gniazda w dziuplach. Pierwsze budki dla ptaków wykonywano z gliny. Były to budki ceramiczne i bynajmniej nie służyły po to, żeby te ptaki chronić. Chodziło o to, żeby ptaki się zagnieździły, a kiedy w gnieździe pojawiły się pisklęta, były one łatwym źródłem uzupełniania białka przez ludzi. Czyli po prostu w celach kulinarnych hodowano niejako dzikie ptaki. Po jakimś czasie to podejście się zmieniło i ludzie zainteresowali się tym, żeby ptaki gnieżdżące się w dziuplach oczyszczały las ze szkodników. I wtedy kombinowano, jak tutaj zachęcić je do gniazdowania. I rozpoczynano w prosty sposób. Otóż, kiedy ścięto jakieś drzewo, gdzie znajdowała się dziupla, wycinano ten kawałek pnia z dziuplą i wieszano go w nowym miejscu i to chętnie było zajmowane przez ptaki. Później kombinowano w ten sposób, że drążono w pniu drzewa dziuple i zbijano z powrotem tępień drzewa i wieszano. Jednakże było to bardzo pracochłonne i niedużo takich dziupli można było sztucznych uzyskać, a potrzeby były dużo, dużo większe. I wtedy ktoś wymyślił, żeby budki budować z desek i po prostu, żeby takie pudełko z desek z dziurą imitowało dziuplę naturalną. Okazało się to, że ptaki bardzo chętnie z tego korzystają. I powstało wiele różnych konstrukcji i tutaj ciekawostka, my w Polsce także mamy swoją konstrukcję budki lęgowej dla ptaków. Otóż jeszcze przed wojną profesor Sokołowski zaprojektował budkę dla sikorek. I konstrukcja, którą zaproponował, jest tak genialna, że z pewnymi modyfikacjami przetrwała ta budka do dnia dzisiejszego. Jest jedną z najpopularniejszych budek stosowanych w lesie, myślę, że nawet najpopularniejszych. I moim zdaniem jest to najlepsza konstrukcja, jaką można stworzyć z drewna właśnie dla sikorek, dla drobnych ptaków. Mam tu taką budkę, proszę bardzo, jest to budka, która została mi udostępniona przez firmę produkującą budki, przez firmę Ptasie Ogrody. Taki przykład budki. Ona już nie wygląda dokładnie tak samo jak ta, którą projektował Jan Sokołowski. Otóż ma drobne detale ją różnią. Przede wszystkim jest głębsza, jest wyższa. Chodzi o to, żeby drapieżnik nie włożył łapy do środka i nie sięgnął do dna łatwo wyciągając ptaki, czy tam jaja, czy też pisklęta. Oraz pojawił się kominek wlotowy, który również ma za zadanie utrudnienie drapieżnikowi czworonożnemu sięgnięcie do środka. Bynajmniej kominek nie zabezpiecza budki przed dzięciołem. Dzięcioł, jeśli ma ochotę, to sobie poradzi z kolejną deską, więc tutaj przed dzięciołem to nie zabezpiecza, natomiast przed kuną już troszeczkę tej kunie znacząco utrudnia. Generalnie z mojego doświadczenia wiem, że jeśli budki są takiej konstrukcji, tak wykonane, to właściwie do plądrowania przez kunę, lęgów przez kunę właściwie nie dochodzi, gdyż kuna po prostu nie dosięga do gniazda i nie ma problemu. Oczywiście muszą być warunki jeszcze spełnione takie, że budka była regularnie czyszczona. Co jest charakterystycznego dla tej budki? Ta budka się otwiera. I to otwiera się w taki prosty sposób. Nie na jakichś zawiasach, tylko po prostu przednia ścianka jest wyjmowana i możemy sobie do środka bezpośrednio sięgnąć. Jak widzimy, budka tutaj jest wykonana z desek heblowanych. Przez dłuższy czas zastanawiano się, czy musi być heblowana, czy nie musi. Nieheblowana teoretycznie była tańsza, ale obecnie wiemy, że w pracach stolarskich dużo łatwiej często wykonać budkę z deski heblowanej. Zastanawiano się, jaki ma to wpływ na ptaki i wszystko wskazuje na to, że nie ma żadnego wpływu na ptaki. Otóż nie ma zagrożenia takiego, że ptaki wchodzą do środka, zeskakując na gniazdo, zagniotą sobie pisklęta bądź jaja, gdyż gniazdo jest okrągłe i po rogach po prostu tam jaj ani piskląt nie ma i bez problemu ptaki dorosłe mogą sobie tam wejść i nikomu żadnej krzywdy nie robią. Stąd wcale nie ma potrzeby, żeby była w środku tam deska nieheblowana. Tak samo nie wiadomo, czy do końca są potrzebne te szczebelki na ścianach, które według Sokołowskiego są. Wiemy z filmów, które są umieszczane, z kamer, które są umieszczane w budkach, że ptaki z tego korzystają, ale równie dobrze wiemy, że radzą sobie bez tego i nie ma tutaj żadnego problemu. Co daje nam to, że deska jest heblowana? No przede wszystkim to, że wzrasta trwałość budki. Woda spływa łatwiej, mniej wsiąka do budki, mniej ta budka jest narażona na ataki szkodników drewna, takich jak korniki. I dzięki temu jest po prostu trwalsza. Czyli mamy pokrótce opowiedziane o budce. Jeśli chodzi o inne budki, bo to jest budka typu
A, czyli budka dla sikorek. Sokołowski zaprojektował swoje kolejne budki na bazie tej budki. Czyli budka dla szpaka jest taką budką A, tylko troszeczkę większą, z większą średnicą otworu i tak w górę aż do budki dla puszczyka, która jest już naprawdę wielka i ciężka. Wszystkie wywodzą się właściwie z tej samej konstrukcji. Zanim zdecydujemy się wieszać budki lęgowe, musimy zdać sobie sprawę z jednej istotnej rzeczy. Budki lęgowe jedynie zastępują ptakom dziuple naturalne i to nie jest to zamiennik doskonały. Budkę lęgową widać z dużej odległości i drapieżnik taki jak kuna czy też kot potrafią nauczyć się rozpoznawać budki lęgowe. Jeśli nauczą się, że tam w środku jest coś ciekawego, na co warto zapolować, to będą regularnie sprawdzać wszystkie budki lęgowe, jakie znajdą. Znalezienie budek lęgowych nie nastręcza żadnych trudności, gdyż budka jest bardzo dobrze widoczna. W porównaniu z nią dziupla naturalna jest prawie w ogóle niewidoczna. Jest to dziura w pniu drzewa, dobrze ukryta, często wysoko, często w trudno dostępnych miejscach, stąd zawsze będzie 10 razy lepsza niż budka lęgowa. Dlatego, jeśli mamy las, gdzie występują stare drzewa, tak jak widzimy tutaj, stare drzewa dziuplaste, gdzie tych drzew dziuplastych jest dużo, wieszanie budek nie ma sensu. Ptaki będą z nich korzystać, ale po co mają korzystać z czegoś, co może je bardziej narażać na stres, na jakieś niebezpieczeństwa. Natomiast w przypadku, jeśli mamy taki las, jak teraz widzimy, czyli drągowinę sosnową, młody las, gdzie nie ma jeszcze dziupli, bo jak w takich drzewach dziuple, no to warto te budki powiesić. Podobnie sprawa się ma z ogrodami i z sadami. Jeśli w sadzie mamy stare drzewa, duże jabłonie, gdzie jest dużo dziupli, nie ma co wieszać tam budki lęgowej, bo i tak ptaki sobie znajdą odpowiednie miejsca do zakładania gniazd. No jeśli te drzewa są młodsze, jeśli nie mamy tam konarów bogatych w dziuple, to bardzo warto sobie te budki zawiesić. W kolejnych odcinkach pokażę Wam, jak budkę powiesić, żeby było dobrze, jak to zrobić w sposób prawidłowy, oraz pokażę też budki, które nie są najlepszymi konstrukcjami, budki, których szczerze polecam nie kupować i nie budować tego typu budek, gdyż mogą być niebezpieczne dla ptaków. Dziękuję ślicznie za uwagę i zapraszam na kolejne filmy. Cześć!